słyszę panie stójkowy, do nosem co łzy mi wyciska, że jeden nieprawomyślny bibułę mi swoją chciał wciskać. Bibuła ta, wybacz za słowa, lży i wyszydza jednakoż, i godzi, i takoż podważa dorobek całego caratu. Donoszę, że miałem okazję obejrzeć gryzmoły te z bliska i nazwę ohydną zobaczył, a zwało się to to Iskra. Poszedłem więc za tym typem, przebranym za kolejarza, i wtedy coś zobaczyłem, co mnie do dzisiaj przeraża, bo tenże kolejarz na niby spotkał się w swojej melinie i potem się długo naradzał ze znanym bandytą Gruzinem, z tym, co to na banki napada, i znany jest nam z listów gończych. Tam spojrzał na kolejarza, jak gdyby go chciał wykończyć. Patrzyli na siebie przez chwilę, a potem od słowa do słowa zaczęli się cicho naradzać, jakby tu manipulować. Chłopem, żołnierzem i klasą, mówili, robotniczą, nic z tego nie rozumiem, donoszę, co mu usłyszał, więc ci polityczni gracze, już zaprawieni w boju, chcą nawoływać klasę do różnych niepokojów. Chcę donieść jeszcze jedno, byś dał i na to pozór, co my dotychczas nijak nie może trafić w rozum, bo tam mi również taka wiadomość w ucho weszła, że obaj są synami i Marksa, i Engelsa, lecz w tym przypadku chyba naturę diabli wzięli. Jednakoż chciałbym wiedzieć, jak tamci ich poczęli. Stójkowy do nas wsadził w przepastne swe pazuchy. Przeczytać go nie zdążył, bo chciał się w knajpie ubić, i tamże zgubił donos, bo uchlał się ladaco, i było to, co było, pożegnał się swą pracą. A morał z tej piosenki banalny jest i krótki: gdy cenisz swoją pracę, to nie pij tyle wódki.